Organizator Albert Jerzębak, organizator oczywiście gali Celtic Gladiator przed 25. galą, jeżeli dobrze liczę, w Bielsku Białej tym razem. No to jest gala, która tutaj skupia lokalne nazwiska i pytanie właśnie, jakie są takie oczekiwania i generalnie jakieś zainteresowanie tutaj lokalne, bo ostatnio jest taki trend, że lokalne gale bardzo dobrze sobie radzą i właśnie gromadzą gdzieś tam tego lokalnego kibica. No tak mi się wydaje, że przede wszystkim, wiesz, jak idziemy na jakiekolwiek miasto, staramy się uzupełnić kartę albo przede wszystkim z zawodników lokalnych, albo uzupełnić zawodnikami lokalnymi. No w tym przypadku tutaj jest większość zawodników lokalnych, więc no uważam, że byłbym zdziwiony, gdyby hala się nie wypełniła, mając tak dobrą kartę walk jak w Bielsku Białym. A hala, proszę przypomnij mi, ile tam mieści ludzi? Hala jest duża, jest około 4000 czy 3500 z tego, co kojarzę. Jedna z większych hal, jakich do tej pory byliśmy, jeżeli chodzi o Polskę. No taka ciekawostka właśnie ostatniej chwili dosłownie, bo nie wiem, czy to było wcześniej ogłaszane, podejrzewam, że właśnie na konferencji, czyli transmisja na TVP Sport, tak? Transmisja w języku polskim na TVP Sport, jeżeli chodzi o angielski dla cudzoziemców, czyli Wyspy Brytyjskie, Irlandia, Ameryka, Event TV Global. Jeżeli możemy, to było oczywiście na konferencji, ale to zawsze więcej, jeżeli się powie jakieś szczegóły tej transmisji, w sensie jakie godziny dokładnie, żeby po prostu kibice wiedzieli dokładnie, gdzie oglądać, o której oglądać, to zawsze się przyda. Bo i tak będą to pytali, więc... Więc jeszcze dzisiaj sprawdzałem, nie widzę nas w programie, natomiast z tego co kontrakt czytałem, transmisja jest od godziny 19.50 do godziny 22.20, więc tak myślę, że to tak będzie. I również transmisja internetowa, rozumiem, na sport.tvp.pl chyba. Transmisja internetowa będzie? No myślę, że transmisję internetową głównie korzystają ludzie... tak zwani emigranci, nie? Którzy żyją poza granicami kraju, emigranci, no jakby Polacy nasi, którzy żyją poza granicami kraju i pewnie wolą w języku polskim oglądać, jak w języku angielskim. Czy jakieś szczególnie pojedynki właśnie twoją uwagę, Albercie, właśnie przyciągają, skupiają? Masz jakieś wielkie oczekiwania co do jakiegoś konkretnego pojedynku? Na pewno nie jednego zresztą. No tu kilka akurat fajnych pojedynków będzie, bo i Sean Lomas z Pawłem Brandysem pewnie zrobi dobry pojedynek. Marta, no to wiadomo, walka wieczoru z bardzo mocną przeciwniczką. Michał Wieńcek też. Michał Wieńcek, Brazylijczyk Robert, super ranking z tego co obserwowałem, także tu naprawdę karta walk, main card już jest na pewno dobra, undercard jest zupełnie niezły, no i jeszcze będziemy mieli kilka fajnych walk na zasadach AMI Pro, nie? Czy oprócz Roberta Maciejewskiego, bo dotarła do mnie informacja, że jak to bardzo często bywa w przypadku gal MMA, zawodnicy, rywale gdzieś tam wypadają, tak właśnie tutaj rywal Roberta Maciejewskiego jest poszukiwany nowy. Jest ktoś jeszcze? Od razu jakiś taki apel możemy wysłać, czy ktoś jeszcze jest poszukiwany? Odnośnie Roberta akurat dowiedziałem się, jadąc na konferencję w tej chwili, mój matchmarker wysłał mi wiadomość tego typu, więc nie widziałem, żeby tam był jeszcze ktoś. To jest wiadomość dla mnie z ostatniej chwili, no i myślę, że tam moja akurat drużyna matchmakerska zrobi w tym kierunku wszystko, żeby no, uzupełnić tą brakującą walkę. Celtic Gladiator jest taką galą, można powiedzieć, światową, prawda? Bo organizowane gale są w różnych krajach. I pytanie właśnie po Bielsku Białej, jakie są plany, bo zakładam, że no, na ten rok to one już są spokojnie zagospodarowane, tak? I pewnie jeszcze dalej. Tak, jesteśmy Irlandzką Federacją, zaczęliśmy jakieś 6 lat temu, jak wszyscy podejrzewam wiedzą, bo jest już nasza federacja dość dobrze rozpoznawalna, mimo że nie zrobiliśmy może dużych jakichś gal, no ale zrobiliśmy tego dużo i w różnych kątach świata. Zrobiliśmy kilka imprez w Anglii, zrobiliśmy w Irlandii, zrobiliśmy w Stanach Zjednoczonych, jesteśmy po raz czwarty w Polsce, więc... Więc no tak to wygląda, natomiast no tak, teraz idziemy z Bielska Białej, mamy akademię, bo robimy dwa rodzaje imprez, robimy większe i mniejsze, te mniejsze dla tych początkujących tak zwanych akademii, no to mamy w Londynie, w
28 następnego miesiąca. No i później jesteśmy 28 września w Los Angeles, gdzie prawdopodobnie będzie walczył Krzysiek Kułak. Znowu, okej, wyjazdowo. A czy ostatnią walkę właśnie Krzysztofa Kułaka widziałeś z Albertem Odzimkowskim? Nie miałem okazji zobaczyć, gdzieś tam fragmenty, bo tam z tego co widzę Event TV coverowało, a jestem, followuję ich, więc widziałem jakieś tam fragmenty, no słyszałem, że tam miał jakąś walkę i że mu tak średnio wyszło, że tak powiem, no gdzieś tam, gdzieś tam nie poszło mu tak, jakby sobie tego życzył. Bo Krzysztof jest chyba nadal mistrzem, tak, organizacji? Krzysiek jest mistrzem 8-4, ale z tego co mi się wydaje... Już nie będzie tam walczył chyba w 8-4. Już nie będzie walczył w 8-4, tak. Także... Prawdopodobnie kwestia dogadania, żeby ten pas zwakował ewentualnie, tak? Wyszło to tak troszkę naprzeciw, bo właśnie mamy taką niespodziankę tutaj właśnie imprezy w Bielskiej. Jedną z niespodzianek będzie wakowanie pasa Krzyśka Kułaka. Aha, dobrze, czyli będzie gościem specjalnym. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę i widzimy się w sobotę. Dziękuję, pozdrawiam.